tutaj trener dzisiaj wspominał o tym, że o tym kombinezonie twoim, bo kibice oczywiście bardzo cieszą się z sukcesu, drugie wysokie miejsce, świetny początek turnieju czterech skoczni. No ale właśnie, co z tym kombinezonem, jak to wygląda z twojej perspektywy? Znaczy, z mojej perspektywy to wygląda tak, że gdzieś tam faktycznie miałem zapięty ten kombinezon i tak by gdzieś tam wydaje mi się, że trochę przesadziłem z radością i gdzieś musiał się po prostu przy tym wszystkim trochę rozsunąć, ale to tak by, no ja nawet nie... W tym momencie to nawet nie wiedziałem w ogóle, co się wszystko w ogóle wokół mnie dzieje. Także, w pierwszym momencie. Także także no to jest tak, no taka sytuacja, no. Czyli rozumiem, że jak w GAPA będzie zwycięstwo albo znów jakieś wysokie miejsce, to będziesz bardziej zwracał uwagę na to, żeby aż tak tego entuzjazmu i radości nie pokazywać, tak? No zobaczymy, no. Różnie może być, bo ja tak by... Jak jestem tak by dobrze przygotowany, tak by mentalnie, to później nie umiem za bardzo się kontrolować. Po prostu mam takie trochę niekontrolowane ruchy. Także no, na pewno no, gdzieś tam w głowie będę myślał o tym, że po prostu jak tam, nie wiem, faktycznie gdzieś będę cieszył czy coś, to może, nie wiem, no, trudno mi powiedzieć. Może koledzy podpowiedzą, bo oni też lubią, razem lubicie świętować, prawda, więc może gdzieś tam do ucha szepną. Tak, no ale myślę, że tak by, no, już nie powinno być takiej sytuacji.